Hejka, witajcie moi mili, z tej strony Rashibo, jest to kolejny odcinek. Zagrajmy w Dead Age. Porozmawiamy teraz z Tayrisem w karty. Misja dodatkowa, no, o co chodzi? Skąd o tym wiesz? Okej. Spoko, si. Nie. Raz. Moment, czy ty dostałeś level up? Nie. Ty dostałeś level up, tak. Sorry. Okej, Jennifer. Kogo by tu wysłać i zabrać z nami? Dobra, na pewno musimy zabrać, tak, Tayrisa. I drugą osobę, która by się przydała, to byłaby Mary, ponieważ ona jest naszym medykiem. Mimo że jest chujowym medykiem, ale jest medykiem. Dobra, teraz tak, kto jeszcze jest bez zadania? Jennifer. Idziesz na polowanie, potrzebujemy żarcia. Sharon. Samo. Lydia. Lydia. Weź, nie wiem. Naboje do strzelby zrób, nie? Bo nie mamy nic, jak zwykle. Okej, teraz tak, musimy dotrzeć nocą na 30 strefę. Dotrzeć do bunkra na 15. Jesus. Dobra, tu mamy dwa staki. A karabinowej zacznie nam niedługo brakować pewnie. Wyśmienitej części broni mogę sprzedać, bo i tak kurwa pewnie nie będę... Nie dam rady, nie zdążę ich użyć. Dobra, amunicję bardziej muszę już kupować chyba, tak czy owak. Tam mam co, pistolet? Czekajcie, ile mam do pistoletu? Dobra, do pistoletu jest tego bluja akurat. Pustynia nocą, strefa 20 albo do 15 co najmniej. Dobra, idziemy, zobaczymy co tam jest. Jezus Maria. Tak, skupmy się na bunkrze, a reszcie pogadamy później. No super podejście, dobra. Inaczej. Mamy te naboje. Okej, ty masz. Tak, więc mamy... No dobrze, naboje do karabinu mamy sporo akurat. Tobie damy te. Weź to połącz. Te spodnie słotowskie. Dużo więcej dają nam damage'a. Okej, to się nam przyda. Okej. Weź tą koszulę załóż. Dobra. Lepiej nie będzie. Tyle, że to są, kurde... Jezus Maria, jakie są poziomy. Dobra, nieumarły laborant, co to umie? Dobra, zmieszanie percepcji debuffer. Nieprzyjacielski ogień, Boże, jaki to jest zrąbisty perk. Dobra. Bo ile po 20 będą bili? Tylko no dobrze, okej. Boże, ja już czuję, jak mnie będzie bolało wszystko, nie? Po tych misjach. Nie było szkoda waste'ować naboje nawet na niego. Okej. 60. Okej. Zrobił to w bardzo dobry sposób, no. A opuszczony samochód na pustyni. Ignorujemy. No tak, zainfekowany cywil, czyli będziemy przyzywać sobie. Kowbojka, co to robi? Mołotowy, obniżanie percepcji. Dobra. Dobra, cywil wydarł ryja, więc mam dodatkowych kolegów. I znowu źle zrobiłem, bo kliknąłem w durną kowbojkę. 26 obrażeń. Dobra, no de facto dostaliśmy niedużo więcej obrażeń, ale... ale lepiej byłoby ich nie dostać, niż je dostać, nie? Okej, kowbojka leży. Tutaj te 3 obrażeń to to jest nic, nie? Ci to jest w ogóle żaden problem. Teraz tak, Tyrese. Tyrese ze względu na to, że znaleźliśmy buty, dostał buty. Każdy straci po 50 HP około, możemy zacząć zastanawiać się nad healowaniem. Nieumarły laborant kolejny, nieumarły cowboy. Aha, kryt. No dobra, no spoko. Zacznijmy od niego może. Niestety tutaj no... musimy z tego kałacha rypać, nie? Aha, czyli ona, na nią mamy jest zwiększona szansa na krytyczny, no dobrze. Tak, 120, no i lubię. Taki damage to ja mogę oglądać. Okej, Tyrese First Aid. W ogóle nie wiem ile mamy apteczek, chyba nie mamy w ogóle. O kurde, nie ten. Nie ten był. Nie ten, co powinien. Okej, super. Ona skończyła, jej się skończyły w tym momencie te naboje. No ale teraz tego dojedziemy jak chcemy. Dobra. Ona powinna heala użyć, Boże. Tak czy owak byśmy dostali tą lepę. Ach. To tylko dalszą... Nie, surowice, strzykawki i takie rzeczy mnie nie interesują. Zdecydowanie robimy z siebie medyka pierwszej klasy, koleżanko. To jesteś blondynką, lubię blondynki, pasuje mi to nawet. Dobra, jakby teraz to dalej rozegrać tutaj. Ile mamy HP-ków? Jak w ogóle oglądamy z pomocą medyczną? Dobra, 2 apteczki. Nie wyglądamy tak źle. Nie umarł naukowiec, jeszcze ona jest Chinką. Dobra, mamy pielęgniarkę, mamy Chinkę i mamy tego. No dobra. Ach, lecimy tak. Lecimy po healach. Trzeba zdjąć heala jako pierwszego. Na bloku nawet 30. Jezu, on ją złoży jak chciał. Okej, regeneracja. No dobrze, regeneracja fajnie, debuff. Debuffik się przyda tutaj na drugą nóżkę. Epinefryna. Dobra, okej. Zwiększa buffa do siły. Jak wrzucimy to Jackowi, to on powinien tutaj być dzikiem. On siebie do pełnego życia plus pancerz, tak? Okej. Dobrze, wy zrobimy tak. Ty weźmiesz tą naukowca, flaśniesz. A nie, to jest fully live takie... tym, okej. Dobra, z tymi naukowcami jeszcze jak są sami naukowcy, to nie jest tak źle. Ignorujemy. Dowiadujesz się coś, kurwa, przeskipowałem to. Okej, kowbojka i dwa bufy. Kowbojka jest DPS-em, więc... Sorry. Więc kowbojkę trzeba tutaj trochę poskładać. Dobra, regenerację. Nie, one sobie bufy wrzucają. Ja bardzo chętnie przyjmuję. Dobra, zmniejszenie percepcji to mnie nie boli. Okej, to było mocne. Weźmy tą z healem pierwszą. Widzę, ona średnio toleruje walki na dystans. Więc może... O, przytuli. Dobrze. Ona lubi przytulać walkę wręcz. To super, okej. No, Mary już jest na takim poziomie jak była Liz, więc to też strachu nie mam teraz o to, że coś będzie nie tak. Weszło w przedarcie? Weszło. Dla pewności. Dla pewności, żeby zamknąć sprawę. No dobra, idziemy dalej. Laborant, cowboy. Przedarcie. No dobrze, wesło. Wesło jak do siebie. 119, czy co zrobimy? Nie, nie zrobimy tego, trudno. Boli mnie to, że teraz nie mam żadnej obszarówki, bo jak teraz na przykład bym sobie walnął obszarówką, to byłoby ok. Ale że nie mam obszarówki, to tak trochę... A, obaj mają pancerz up. No dobra, no... Trudno. Aha, no ona mogła w sumie... Ona powinna nawet healować w tamtym momencie. Okej, no to teraz tak. Weak spot. Podoba mi się tam. Nie, jak patrzę jaki oni damage potrafią... Oni potrafią bardzo ładny damage zrobić. Jack to już w ogóle szkoda gadać, bo to jest geek teraz. Ja on ma cooldown na 10 na walce wręcz, ma karabiny wysoko rozwinięte, to jest spoko. Ale boli mnie to, jeżeli właśnie coś się zaczyna dziać i wtedy nie mogę użyć na przykład tych skilli na moich... O, 1 HP pod deską, ładnie bardzo. Normalnie weź go chlaśnij. Epinefryna, aha, bo to bierze 2. No dobra, trudno. O, Little Mary, fuck alone. No, nie. Już kiedyś tu byliśmy. Pamiętam to miejsce aż za dobrze. Nie, no dobra, do 10 strefy to myślę, że dojdziemy jakoś. Jakoś tak w miarę. Nie umarła fanka. Ugryzienie, no tak. To może być coś, co by mnie tu bolało bardzo. Bo ona jednak jak zrobi to swoje ugryzienie, to ugryzienie może nam się okrutnie nastakować, więc... Lepiej zeliminować zagrożenie na początku. Okej, i wszystkie apteczki będą szły na nią, bo ona daje radę nam wyhealować ich tutaj w miarę. Tak jakby, mi się wydaje. I teraz tak, tamtą od mołotów. Bo te debuffy to mnie nie bolą. I to jest najgorsze, że mnie debuffy nie bolą. Znaczy... Plus i minus to jedyne, co widzę. Mam 70 jedziesz. Ładnie jeszcze kryt. No i regenerację, czyli mam jedną turę gratis w tym momencie. I super, nie? Medycyna, Tyrese. Nie, Jackie. Jezu, jesteśmy postawieni w pełni na nogi. Udało się. Udało nam się dojść do takiego momentu. Postrach kujonów, wyzwanie ukończone. Dobra. Teraz pewnie stanie się w ciągu najbliższych 2 stref coś takiego, co zupełnie odwróci ruletkę i pokaże mi, że jednak to, że jesteśmy tak wysoko, to nam nic nie daje, nie? Zjej ciało, oddech, w ogóle to jest też, kurde, On ma maskę gazową, on ma maskę tą na twarzy. Nie powinien z jej czoło działać aż tak. Dobra, 60. Ile ona ma? 40? Nie, trzeba dojechać do końca nią. Myślałem, że ma trochę mniej, to bym może mele użył, ale nie, jednak nie. Przedarcie. Teraz tak, pytanie, czy możemy kogoś healować? No możemy, okej. Każda możliwość do heala jest możliwością, którą musimy wykorzystać. Bo bez heala niestety źle by było, nie? Źle by było. Przedarcie? Nie, normalnie tam. Teraz tak. Dobra, heal up, heal up, heal up. Bo tyle co on tam potrzebuje, to on zrobi. No, bez problemu, proszę. Weź materiał, opuszczony samochód, ignoruj go. Tutaj teraz tak. Tobie wrzucimy apteczkę i burgerka. No tak, no bo to akurat, nie? No i mamy, kurde, zinfekowanego cywila. Kurde, kapitan pierdoła. Jezus Maria, jak mnie ten... to jest tak na dobrą sprawę jedyna postać, której ja naprawdę nienawidzę w tej grze, nie? No bo ten i krawaciarze, kurde, krawaciarze to jest to sama brocha. No i koktajl Mołotowa. Okej, 16 obrażeń całe dostaliśmy, to nie jest źle. Broń krótka. Nie powinien tych 20 obrażeń dostać już. Ile jej zostało? 20? No dobra, no. No okej, zróbmy tak wtedy. Jack. No to zrobimy sobie takiego myka. No. Nie, kontrogień. Paląca. Dobra. Zaczyna się... Sytuacja zrapania i śnieg na twoim siłach wcale nie pomagają siadać, żeby zebrać myśli. There is no return, no coming back. Okej, weźmy, dostakujmy tą. Tutaj też dostakujmy, tutaj ty masz dalej, w ogóle ty masz złote naboje, Jack, ty jesteś... jesteś napakowany jak usta Dody. Jezu, nie wierzę, to powiedziałem. No. Nie, to było napchane jak usta Dody. Jak Warframe'a z kumplami graliśmy. Tam, wiecie, rozgrywki z 3 lata w tył, nie? Kurde było. Czekaj, jak tam z lutem? A nic, jestem napchany jak usta Dody, nie? Boże święty. Ja nie pamiętam. Nie pamiętam skąd ten ziomek to wtedy wyciągnął. Coś wymyślił kiedyś, kurde. Ten to też był kwiatek, nie? Masakra, nie? Czasami ludzie, z którymi się pracuje, to jest... Miałem z nim przyjemność pracować wtedy też przez 2-3 miesiące. Nie żałuję, że tak krótko. Naprawdę, w bloku, Jezu, w bloku 33. Chociaż tyle dobrze, ignorujemy wszystko na razie. Potężniejsi nie umarli, no super, no. Jasne, czemu nie? Plecak. Ekwipuj, łącz, atakuj. O, nieumarły zadymiarz, mój ulubiony przeciwnik. Jezu, jak ja kocham zadymiarzy. No, ja oczywiście... Kurwa, co? Aha. 80 i 40 jako obrażenia krytyczne. Nie, no legit, nie? Legit, normalnie legit jak... legit w luj, nie? No, a tak się cieszyłem, nie? Mówię, no, za chwilę RNG nam pokaże, że nie mamy co się cieszyć, że mamy tyle HP. No i legit w chuj, nie? Skurwiały oddech, Jezus Maria. Mroż tego gran. Ten żołnierz to jest chyba teraz najmniejszy nasz problem. Nie wiem, czy ten żołnierz coś tam nam by mógł zrobić jeszcze więcej. Na razie daliśmy tego. Ja pierdolę. No, ja tak to coś czuję, że dojdziemy do tej 15 strefy i będzie koniec, nie? Dla nas. Wróć. Medyk. Pierwsza pomoc. Tej Reese. Nie no, tak de facto dobra, to są 4 rundy heala, ale... Te 4 rundy heala to jest dużo. Aha, widzę, że do żołnierza nie mam co strzelać. No, do żołnierza nie mam co strzelać. Chociaż nie, to czemu jemu tak wlosowało kijowo? Czy ktoś mi to wyjaśni? I w ogóle dlaczego on teraz dostaje kryty po 60? Przedar, dupa. No kurwa, nie powinienem. Jojebę to mieć. Powinienem zrobić to inaczej. Ej, Tyrese, co ty tu masz? Dobra, ty masz to na maksa rozwinięte. Szansa na blok. Szansa na kryta. Tak. Tak, ja bym chciał dochodzić do zmiany. Dobra, do 15 to ja dojdę, ale... Kurde, czy ja dalej dojdę? Nie mam pojęcia, nie mam. No 20, kurde, 20 plus boss? Dobra, i teraz wiem jedno, zainfekowany żołnierz to jest, kurde, osoba, której ja nie chcę tu widzieć na mapie. Jednak, mimo tego, że on jest taką, nie wiem, personą numer 3, to nie. A, bo on mógł wtedy... No kurwa, jaki on ma chory kryt. Niego chory critical chance, no idź pan w cholerę. Teraz zaczyna Jackowi brakować hapsów. Dobra, nie no, jedziemy. Jedziemy tak, laborant. Laborant nie ma buffa do pancerza. No, czemu ja wiedziałem, że ten cios poniżej pasa siądzie, nie? Dobra, szabrownika. Ja nie wierzę. Ile oni na blok biorą nagle? Oni nagle biorą na blok tonę, a ja nie mogę w ogóle takich rzeczy sobie wymarzyć, żeby mi tyle rzeczy na bloku siadło. Czy ktoś mi wyjaśni, jak to RNG działa i dlaczego to RNG chce mnie zabić bardzo. Dostała za 50, trzymając 70 HP. Wystarczyłby jeden kryt. Ale nie, bo gra mi go nie da, nie? Przecież. No i teraz oczywiście, jak już wie, że się w następnej rundzie wyłoży, to żeby tylko kurde mi jeszcze dopiec, nie? Perswazja. Okej. Nie no dobra, 15 strefę to ja... To my odwiedzimy, nie? To nie ma problemu, ale dalej... Chyba, że na tej 15 strefie jakiś będzie heal, nie? Kurwa... Rzeźnik z piłą mechaniczną. Serio? Nie, dobra, nie robię 20. Nie robię 20 strefy. Nie ma opcji. Ja pierdzielę, jakie ja mam... Czekajcie, w ogóle co to ma? Dobra, nie wiem. Nie, do strefy... Do strefy 15 i koniec, nie? Jak nic. Okej, Mary, healuj szybko. Ja się boję, że jak oni się odpalą, nie, to ja nagle dostanę takie bęcki na głowę. No. No, zaraz ona będzie kurwa skamleć, nie? Nie wiem. Ona go dobije, bo ona i tak nie ma medyka, no. Słuchaj, wiesz co, stary, palącą serią to jedziesz, nie? Czyli podłoża nam tą bombę, nawet nie zauważyłem kiedy. No, ale to jest takie już zachodzące pod GG, nie? No co ja mam zrobić, kurde, z czymś takim? No na litość boską. No, bomba wirusowa kolejna, no to kurde pięknie, nie? Medyk nie działa, no to bęgnij ją. Kurwa, dobrze, że te masakracje wszystkie wchodzą na tyg. Na debuffach, nie? Kolejna bomba zaraz nam... Nie, moment, ile była? 2 tury temu? Teraz jest druga tura, kończę drugą turę. To teraz on jedzie, my mamy 1 turę. Jeszcze, tak. Nie, idziemy dalej. Bo ja wiem, że jak zacznę cokolwiek przeszukiwać, to ja będę martwy. Bardzo fajny zestaw. Nie, 50 obrażeń? To jest coś koło tego. Oko, dzień jak co dzień. 80, to mi się podoba. Musisz go zjeść. God save the queen, ale oczywiście kryty za 30, nie? Muszą na... Następne kryty muszą wchodzić po 30, bo to jest... innej opcji nie ma, nie? Nie ma nawet tak, żeby było inaczej. Teraz nawet nie mamy, żeby siebie healnąć. Dairis też ma 100 HP. Lekko ponad. Ja pierdolę. Nie zrobię tego. Znaczy, zrobić to zrobimy do 15, ale to... Losowa jednostka. Mamy 2 do wyboru. Wszystko siadło tam. Dobra, palącą jedziesz. Teraz jestem ciekaw. Nie. Damage się nie stakuje. Tairis. Nie no, bez medyka to ja bym był już martwy jakieś 5 stref temu, nie? Jak nic. Jakim cudem ona przeżyła? Ile ona ma, kurwa? No nie, no RNG nas wchuja tnie jak nic, no. Kurwa, no i bądź tu fair, no i tu. Nie wiem, czy ja teraz naprawdę tak spatoliłem. Nie, idziemy dalej. O! Nie, rezygnujemy. Nie, ja pierdolę, no i dostaliśmy heal-upa, no oczywiście... No jak dostaliśmy... No ale nie, oni tam są... Nie, dobra, dupę, decyzja zapadła, trudno. Nic nie zostało skracone. Dobra, damy i tam co trzeba. Czy udało się wygnać właściwą osobę? Czyli jednak. Czy ona jednak miała tam jakieś ale do niej? O kurwa, życie jest trudne. Życie jest trudno, oni tak myślą, rzucają bombę i w naszą stronę cisną. Dobra, my dalej żyjmy sobie tutaj w naszym cudownym Alamo. Bo teraz nie wiem co dalej będzie, czy dalej mamy polowania robić, czy co, czy jak. Cholera wie. Dobra, Tairis, weź też naboje rób. Tak. Nie wiem, no. Kurde, ty zakończ dzień po prostu, nie? Wiecie, w ogóle zobaczmy jak wyglądają strefy. 20, 20, 20, 20. No tylko tu, kurde, nie zrobiliśmy. No ale dobra, no trudno, nie, no pójdziemy po prostu po to, żeby odfajkować, nie? I powrót. Bo nie mam pomysłu, nie mamy zadań, nie mam co tam się pchać, bo tam nie dam rady. Nie, to jest... Mhm. Ogarniać jest spokój. Musimy zrobić więcej, tak naprawdę nie wiemy. Udało nam się wyjść z tego cało, śmiechać się szeryf, składać gratulacje, Trish ściska cię podekscytowana. Masz znowu, że Jack przeżył apokalipsę. Trwać do końca gry Dead Age. Może ukończy nawet sposób różne zakończenia i dalej już swoją postać, okej? Tak, różnych ocalałych. Ulepszenia. No zarąbiście, udało się, kurde, przeszliśmy grę. Ja powiem wam szczerze, myślałem, że nie przejdziemy jej na koniec miesiąca, ale pykło, nie? Pykło, spoko. A kurde. Najlepsza próba. 700 zombie odwalonych, obi... Boże. Ocalali w obozie 11. Masakra. Klasa medyka. Klasa inżyniera. Walka wręcz. Rozpoczniesz na rozgrywce na poziomie 5. Co, ja sobie wezmę tutaj tą walkę wręcz, bo walkę wręcz mimo wszystko bardzo polubiłem. I odblokujemy sobie medyka, o tak. Dobra, akceptuj. No i super. O Jezus. Pięknie, nie? Dobra, moi mili, cóż, udało nam się przetrwać, udało nam się wygrać i kurde, żałuję trochę, że tej 20 strefy nie spróbowałem łyknąć, bo to mogłoby być ciekawe. Chociaż nie, no tam, no nie wiem, może brakło mi po prostu tego, może miałem zły gear, a dużo rzeczy, nie wiem, napiszcie co wy o tym myślicie i do następnego odcinka, trzymajcie się, hej!